We Lwowie modlili się za zmarłych biskupów i kapłanów. W dniu 2 listopada we Lwowie w Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem w niebowzięcie na Świętszej Maryi Panny ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, razem z biskupem pomocniczym Edwardem Kawą odprawili mszę świętą w intencji zmarłych arcybiskupów i biskupów archidiecezji lwowskiej. W swoim kazaniu metropolita mówił o tym, że nie ma dla człowieka innego zaspokojenia jak bycie z Bogiem i nie ma większego pragnienia od tego. Po mszy świętej, zgodnie z tradycją, odbyła się modlitwa w kryptach katedry, gdzie spoczywają doczesne szczątki biskupów lwowskich. Молимся за померлих єпископів, священників, диаконів, щоб вони на небесах отримали нагороду за своє служіння на землі. I daj im pełnię wiecznej radości przez Chrystusa Pana naszego. Módlmy się za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za zmarłych braci i siostry zakonne i polecajmy ich Bożemu miłosierdziu. Niebieskim wysłużyli sobie udział w jej chwale, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.